Nowodworska TV. Kilka miesięcy temu w Nowym Dworze Mazowieckim otwarto pływalnię, a co z tymi, którzy nie potrafią pływać? Z myślą o nich powstała szkoła nauki pływania pana Tomasza Grzelaka, który z pływaniem jest związany od bardzo dawna. A od czego się zaczęło? Moja przygoda z pływaniem zaczęła się we wczesnych latach dzieciństwa, a wychowałem się nad rzeką w Krą, kiedy ktoś, już nie pamiętam kto, wiózł mnie w takim pontoniku dziecięcym i z jakichś przyczyn po prostu ten ponton przewrócił się do góry dnem i wylądowałem głową do dołu. No i kiedy wyszedłem, oczywiście opiłem się tej wody, no bo to normalne. Nie wiedziałem, nie znałem sztuki pływania, więc się opiłem wody i pomyślałem sobie, że chyba warto kiedyś z tą wodą spróbować na poważnie. No i to były te moje pierwsze kroki. Czyli były troszkę dramatyczne. A od jak dawna istnieje pana szkoła w Nowym Dworze Mazowieckim? Szkoła istnieje bardzo niedawno, w związku z tym, że basen został otwarty kilka miesięcy temu, od 1 lipca. A były to wakacje, w związku z tym wakacje takiej działalności tutaj nikt nie prowadził, więc zaczęliśmy dopiero od połowy września, także to wszystko jest ciepłe, świeże i nowe. Trwa dopiero 2 miesiące. Proszę nam powiedzieć, kto może uczęszczać do pana na zajęcia? W zasadzie prowadzę zajęcia dla dzieci od lat 6 do, jak to się mówi, do nieskończoności, czyli dla dorosłych. Pierwsza ta grupa, którą żeśmy tutaj mieli zajęcia, jest to grupa, jak tak zwana Legia Cudzoziemska, jest troszeczkę duży przekrój wiekowy, ale tak się nazbierało tego towarzystwo. Natomiast po 15 lekcjach, a tyle ich było na tym kursie pierwszym, wyniki są naprawdę dla mnie bardzo zadowalające, w związku z tym, że dzieci zaczynały praktycznie od zera. Bały się zanurzyć głowy do wody, wejść do wody, skoczyć. Natomiast dzisiaj było widać na filmie, nie ma tu żadnej mistyfikacji, była po prostu czysta prawda. Czy więc każdy może nauczyć się pływać? Oczywiście każdy może się nauczyć, kto chce. A pływanie to zdrowie i przede wszystkim bezpieczeństwo, a zwłaszcza dzieci, kiedy rosną i grożą nam choroby naszej cywilizacji, czyli skrzywienia kręgosłupa, skoliozy, lordozy, kifozy i podobne choroby. Także każdy może pływać, tylko trzeba chcieć. A chcieć to móc, móc to chcieć. Powiedział pan o różnych chorobach, czy więc pana szkoła zajmuje się tylko nauką pływania, czy również rehabilitacją? W tej chwili rehabilitacją się nie zajmujemy, aczkolwiek pływanie samo w sobie jest korektywą, czyli korekcją wad postawy. Jest to ćwiczenia w odciążeniu, w środowisku wodnym, są to ćwiczenia ogólnorozwojowe, także wszystkie partie mięśniowe tutaj pracują. Nie męczą się ludzie, aczkolwiek nikt ode mnie z lekcji nie wyszedł jeszcze suchy. Nic w tym dziwnego. Ostatecznie to środowisko wodne. Jak można dołączyć do pana szkoły? Wystarczy zapisać się pod numer 509-931-498 albo odczytać ten numer gdzieś na reklamach, które są na basenie, albo na jakichś folderach reklamowych na basenie lub na innych częściach miasta. Jak widać, pływanie jest dla wszystkich, a ci, którzy tej sztuki jeszcze nie opanowali, mogą to zrobić z prawdziwą przyjemnością. Obyśmy na pływalni mogli się czuć jak ryby w wodzie. Mariusz Ziółkowski, Nowodworska TV. Nowodworska TV.